Słuchajcie, moi drodzy, no przed chwileczką rozmawiałem z Liwią, tą taką odkurzanką. I powiem wam szczerze, że ona jest chyba naprawdę albo już na końcu swojej drogi życiowej, albo po głosie było słychać, że po prostu jest z nią coś naprawdę, słuchajcie, nie tak. Jak to jest, że gość, który kontroluje ją, wyjeżdża, wylatuje do Stanów, stary śmietnik, żeby po prostu, słuchajcie, zostawić ewidentnie kobietę samą, która tak naprawdę przez telefon, jak to się mówi, słuchajcie, słychać ją, jakby po prostu była niedojebana umysłowo i coś jej się po prostu w tym momencie działo. Ewidentnie, słuchajcie, słychać kota, czyli albo może ona głaszcze bobra, albo głaszcze kota. Także no, przysłuchajcie się tej rozmowie. No, mam takich wiele rozmów, gdzie po prostu myśmy z nią prowadzili. Także no, już wam wklejam. Także posłuchajcie, jak ona to mówi. Także Livia, przyszłość się społeczeństwu i wiesz, co masz zrobić. Elo! Halo! Halo, cześć! Tu cześć, tu Paweł! Przepraszam, Livia? Halo, cześć, bo znalazłem numer telefonu do ciebie na wykopie. Ty jesteś Livia z kanału Jak to ogarnąć? Nie, pomyłka. Myślałem, bo... Ale chyba poznaję po głosie. Pomyłka. Na pewno. Twoja stara miała na imię i nazwisko Pomyłka.